Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Heretics Fork. Jest to bardzo fajna, taka relaksująca, można powiedzieć, gierka indie. Taki, można powiedzieć, że to jest połączenie Tower Defense z Bullet Hellem, z Autobattlerem, coś w tym rodzaju. Gierkę można kupić za naprawdę niewielkie promocje na keyshopach, nawet za 2 zł. A gra się w nią całkiem przyjemnie. Jej głównym celem jest to, żebyśmy niszczyli dusze, które chcą uciec z piekła. Jak widzicie po grafice, jest on naprawdę fajna, bardzo ciekawy styl. Będziemy rozbudowywać naszą główną wieżyczkę. Zobaczcie teraz, jak to wygląda w takim endgame'ie, powiedzmy, w tej grze. Więc jest to, już tutaj dużo się dzieje, jest to rozbudowane. I do tego etapu, żeby dojść do takiego etapu, trzeba tam, powiedzmy, z pół godzinki sobie pograć. Na początku będziemy się wolno rozwijali. I po każdej gierce dostajemy nagrody w postaci pieniędzy. Tutaj są pieniądze. Za te pieniądze odblokowujemy więcej kart do naszej kolekcji. One przedstawiają jakieś umiejętności, wieże, jednostki i tak dalej. Mamy też takie taski, za które dostajemy nagrody. Również możemy kupować karty za zarobione pieniądze. Celem gry jest ogólnie odblokowanie tej kłódki admina. Żeby to zrobić, musimy wygrać każdą z postaci przynajmniej raz. Ja na razie wygrałem tą postacią. W ogóle ona jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że jest najlepsza ze wszystkich, więc będziemy sobie kontynuować tą postacią. A ja przypominam, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I zaczynamy. Przed rozpoczęciem rozgrywki wybieramy też 2 wieżyczki. Z mojej strony od razu polecam, żebyście budowali, wybierali te wieżyczki, które mają ten sam etap damage'u. Czyli ja wybiorę sobie tą i tą. Tutaj są też garnizony, czyli takie jednostki kroczące, ale one są moim zdaniem dużo słabsze niż wieżyczki, więc idziemy. I poza tym mamy też takie boost, na przykład 10% zwiększony tower damage, tak? Więc on będzie wpływał, ta karta tylko będzie wpływała na te jednostki. Przyspieszymy sobie od razu czas. Lewy górny rok, wieżyczki aktywne, wolne pole i wieżyczki, miejsca na wieżyczkę, które będziemy musieli odblokować. Na dole, gdy się kończy ten etap, każdy z tych etapów, później po tym jest kolejna mapa, czyli po każdej każdym takim etapie czerpiemy karty, tak, i wybieramy, co chcemy użyć. Teraz tak. Użyjemy tego. I też widzimy, jakie te karty, na co będą wpływały, tak? Więc sobie zróbmy, że Tower Damage. I jeszcze moja postać ma taką umiejętność specjalną, że za jedną manę, tu będzie mana, mamy 6 many zawsze na starcie. Za 1 manę mogę sobie zablokować tą kartę, żeby nie przepadła. Mamy tu już taką opcję Banish, możemy te karty wyrzucić z deku. Jak na przykład będziemy mieli jakieś słabe karty, niepotrzebne, to wtedy możemy je wyrzucać, bo lepiej mieć jak najwięcej kart dobrych, a słabych w ogóle. Ale karty tego samego typu, czyli na przykład tutaj 2 karty białe, możemy też ulepszać. O, tu jest bardzo dobra umiejętność pasywna, od razu sobie ją użyjemy. Tutaj są te umiejętności pasywne, one będą się same odpalały. I mamy też 2 słabe kolejne karty, bo one wpływają na garnizony. Ja nie będę na pewno garnizonów używał, więc sobie odblokujemy coś takiego, cyk, cyk i end turn. Tu widać wszystkie przedmioty, które udało mi się już użyć i tutaj one będą się mnożyć. Tutaj mamy HP 510 na 500, ponieważ ta umiejętność, jedna z aktywnych, dodaje mi co każdą jej turę 10 tarczy. Tower range decreases tower damage. Coś za coś, trochę słaba karta. Weźmiemy holy damage, obie moje wieże mają holy damage, to sobie będziemy ten damage zwiększali. Teraz tak, mamy bardzo 2 dobre karty. Jeszcze sobie tu ulepszymy i robimy tak. Dajemy to. Gdzie użyłem tej samej karty, czyli Sin Spotter na zielonym poziomie, ulepszyło mi wieżyczkę do niebieskiego poziomu. I tak to właśnie tutaj będzie wyglądało. I teraz tak. To jest słaba karta, możemy ją odrzucić, ale tak naprawdę warto też ją trzymać, bo będziemy mogli później ulepszyć niebieską kartę za jej pomocą. Zrobimy tak, tak. Tak, i sobie poblokujemy te 2 kartki. Bo z 2 niebieskich będziemy mogli wybrać jedną z 3 fioletowych. No i tak samo, jeżeli chodzi o inne. Dobra, teraz tak. Kałki.
słabo, ale weźmy to, bo będziemy, bo tutaj mamy unholy damage, będziemy mieli dwa typy damage'u. Odpalamy sobie to. I to Sin Spottera na razie zostawimy. Pójdziemy właśnie w takie wieżyczki, które zdają holy damage i unholy damage. Te jednostki, które mają HP nad sobą, to boss. Czy mini-boss. Gdzie za bossa od razu mam dużo więcej HP. Znaczy, tych dusz, tutaj są te dusze i one się uzupełniają. Jak się uzupełni, no to mamy kolejną rundę. Spoko. Mamy Unholy znowu i Increase Tower Damage, to jest spoko. Mimo, że zmniejsza nam AOE, to i tak ten damage jest bardzo dobry. I za każdym razem, jak kończy nam się etap, czyli te wszystkie levele, możemy wybrać jeden z przedmiotów. Przechodzimy do następnej mapy. Ja wybiorę jedną dodatkową wieżyczkę. Okej, robimy sobie tak. Tak, tak. Możemy też te wieżyczki już od razu połączyć, ale wtedy stracę jakby jedną wieżyczkę, więc lepiej czasami mieć więcej wieżyczek, czyli 4 zamiast 3, niż żeby ona zadawała więcej obrażeń, bo ona, dzięki temu skupiamy się na większej ilości celów, tak? Te wieżyczki nam się nie rozdwoją, one mają jakąś tam określoną liczbę dział. Dobra, co? No i teraz na przykład mogę je połączyć, bo mamy niebieski unholy, tak? Możemy sobie je ustawić. I teraz mogę je połączyć na fioletowy, ale też na razie jeszcze będziemy je trzymać i dalej robimy tak, zablokujemy tą kartę. Jeżeli użyjemy dwóch kart takich samych, na przykład zielona, zielona, unholy, unholy, to zrobimy z niej niebieską. Ale możemy połączyć też różne i wtedy wybieramy jedną z trzech różnych. Dalej, możemy je połączyć i wstawić forkera, to tak zróbmy. Forker. No i użyjemy sobie tego, ta karta jest słaba, więc no nie wiem, na razie jeszcze ją utrzymajmy, może się tam przyda. Na razie mam jeszcze mało kart w deku, więc nie jest to takie istotne. W jednej z rund miałem 30 kart, no i już wszystkie ogólnie były dobre, bo słabe karty odrzucałem. Ale wtedy też długo czekamy, aż nam się wydruuje coś dobrego. Holy Wind, spoko. Mamy nowy rodzaj wieżyczki, bierzemy to. Tylko nie mogę jeszcze go wstawić mimo wszystko. Jak kartę wybieramy stąd, to ona wpada nam do deka, a nie do ręki, nie? Chyba, że będziemy mieli farta, to nam do ręki. Dobra, robimy tak. Mamy lipę. Weźmy sobie to. Użyjmy tego. Karta nam się tu przyblokuje jeszcze. Gdzie niby co 10 rośnie, ale już nam się 130 zrobiło. Także bardzo dobra umiejętność pasywna. Są też karty, które przyspieszają te umiejętności, żeby one się szybciej odblokowywały nam. No tutaj nie możemy niestety jeszcze tego użyć. W razie sobie przyblokujemy ten Holy Wind, czekamy aż Forker nam wpadnie. W sumie tą drugą też mogę przyblokować. Bo żeby nam na niebieski zamienimy na fioletowy i wtedy zwolni nam się slot na tą nową kartę. A? Super, jest Forker. Łączymy. Bo nie mam many teraz jeszcze niestety. Więc może niepotrzebnie połączyłem. No tak. Mógłbym na razie jeszcze zostawić. Idą bossy. Idą bossy i za chwilę będzie ostatnia runda tej mapy. Last. Liście nam się szybko uzupełniło. To jest dobra umiejętność dla nas. O, i to jest dobra karta też. Increase research rate of all activity. Nie, czyli te. Szybciej. Teraz tak, możemy wziąć wieżyczkę albo unholy damage zwiększymy. Zwiększymy unholy damage. Na razie wieżyczki nie potrzebuję jeszcze dodatkowej. Dobra, teraz.
teraz tak. Użyjmy ten Holy Wind. Sin Spottera sobie... To w sumie nie blokujmy, użyjmy na razie umiejętności. I ta umiejętność tam tworzy ten pasek. On taki średni jest, nie? Bo gdyby to był okrąg, to lepsze jest niż takie linia, bo mało jednostek trafia. Ale zawsze to jest coś. Róbmy tak, workera. Ok, idzie dobrze. Teraz najlepiej byłoby nam jeszcze Sin Spottera ulepszyć na fiolecik. Co możemy zrobić? No takie mam ciągle różne karty. Na przykład te, jakbym miał dwie takie same, to mógłbym je ulepszyć, ale wciąż nie mogę. Widzicie, tutaj nam pokazuje, że to wpłynie dobrze na tą wieżę, ale wpłynie źle na te trzy pozostałe. I nie wiem, czy warto, żebym to użył. Ale nie, bo ona dobrze wpływa na te wszystkie. Dobrze, czyli ona wpływa dobrze na wszystkie, ale też źle na te trzy. Dlatego wcześniej właśnie ją wziąłem specjalnie. Bo możemy to później niwelować innymi kartami, tak? Unholy Damage. Na razie tak, żeby wszystkie. To jest głupia karta, nie? Czy ją zmaniszować, czy co? Naprawdę warto doceniać takie gry. Wydaje mi się, że one są fajne. Mnie już takie te gry różne, wiecie, Unreal Engine 5, super grafika. Mnie już trochę te gry zaczęły nudzić. Dobra, mamy item. Jeszcze nie mamy karty, która by mi boostowała to, ale to i tak jest dobra karta, zostawię ją. Jeżeli będziemy mieli tu umiejętność pasywną, która zadaje ten damage, to wtedy będziemy jej używali. Ale kurczę, no. Pewno musimy tego zablokować. Musimy go w końcu na niebieskiego wrzucić. Zrobimy tak, tak, tak. W razie idzie dobrze, mam wrażenie. Z kart jestem średnio zadowolony. Co teraz użyjemy? Użyjemy to, to jest super. Użyjmy też tego. Trochę tam tej many czasami brakuje niestety. Nie można jej, wiecie, przechować do następnej tury. Nie wiem, czy mam jeszcze inny rodzaj wieżyczki z tym Unholy Damage. Chyba właśnie nie mam, niestety. O, dalej. Użyję tego. Już jebałem, dobra, użyjmy też tego. Dałem, ale trudno. A damage fajnie by było zwiększyć, bo jednak te widelce będą większe troszeczkę. Drugie zęby. Dobra, mamy nową kartę. O, super. To mi się przyda. Nowy rodzaj wieży, to nie. To jest słabe. Weźmy ten rodzaj wieży. To z dwóch złych wież może nam wyjdzie dobra jedna. Zobaczymy. O, i super umiejętność. Turety będą zadawały nam 100% więcej damage'a, więc raczej następną rundę dzięki temu sobie zabezpieczymy. Dobra, i teraz tak. Na pewno musimy czekać na tego, na tą wieżyczkę, aż przyjdzie.
Zrobimy tak. Użyć w sumie tego i zablokujemy sobie to. A w tej rundzie przez całą grę będziemy, znaczy przez całe te wszystkie poziomy będziemy dostawać złoto. I na końcu jak przejdziemy ten poziom, to będziemy mogli złoto wydać na kilka tam kart różnych. Super, jest ten. Możemy też inną wieżę wybrać, ale jeżeli dwie takie same łączymy, to na 100% będzie jedna tego samego typu do wyboru na wyższym poziomie. Na razie weźmy tak, ulepszymy sobie dzięki temu na fiolet. I dalej, 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 dalej. Użyjemy tego, a tą sobie zablokujemy. Może przyjdzie mi taka sama. Będziemy mogli ją zwiększyć na poziom niebieski, ale pod warunkiem, że w mojej kolekcji jest taka karta na poziomie niebieskim, a szczerze mówiąc nie wiem, czy jest. Także zobaczymy. Tak mi nie przyszła, więc w sumie nic z tego. Na przykład tej z tą nie mogę połączyć, bo są na różnych poziomach. Ją użyjemy. Wydaje mi się, że idzie całkiem nieźle jak na razie. Tutaj nam widzicie, już zaraz będziemy mieli dwa razy więcej HP dzięki tej tarczy. While unholy and holy increase. O, widzicie, i właśnie na taką kartę liczyłem. Jeżeli mamy dwa typy wież, to ich attack speed się zwiększa aż o 40%. Także zajebiście nam przyszła taka karta. To, jakie będziemy mieli karty w tym deku początkowym, to jest losowe. Także to też nie jest tak, że my sobie je wybieramy. Nie mamy takiego deck buildera, tylko losowe z tej naszej kolekcji. Wiemy tego. Przyblokujemy, ale prawdopodobnie już tu pozbędę się tej karty. No i teraz musimy z jedną z wieżyczek zacząć robić na fiolet, żebyśmy mogli je połączyć. Okej, idzie dobrze. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentujcie. To na razie nie jest... Tak, tak, okej. No dobra, to użyjmy tego. Ten damage im zwiększam, ale też niestety te widelce mają coraz mniejszy z AOE damage. No i teraz tutaj mamy trudną decyzję, ale to na pewno musimy użyć. Tu już mamy 80%, zobaczcie jak dużo. Coś musimy przyblokować, myślę, że Forkera najlepiej. Dobra, przeżyliśmy tą rundę. No na pewno jak uda nam się zakończyć ten level i wybierzemy sobie z monet, na pewno nam dużo tutaj skapnie. Ale to też są losowe karty do wyboru, więc to... Może być dobrze, a może nic nie przyjść nam ciekawego tak naprawdę. No i teraz mamy ten sklepik. All future banish effects occur on extra time. Nie wiem, co to znaczy do końca, że co, dwa razy zbanuję jakąś kartę? Być może chodzi o to, że niektóre karty mają jakiś efekt, że jeżeli je banujemy, no to... no coś tam robią, tak? Holy Wind może mi się przydać, problem jest tylko taki, że ona jest biała, no ale trudno, weźmiemy. Mykamy. Instant Holy Damage to Active Enemies. Słabe, bo to jest taka umiejętność, na teraz jej użyjemy. To jest takie też kiepskie. Róbmy to. Lipa, lipa. Lipa. Okej, ale to też jest lipa, bo to są białe. Lipne karty nam przyszły. No i co, mogę jeszcze to wybrać, ale to już nie ma sensu.
Będzie jeszcze też taka, o super, Holy Damage 100, ale widzicie, mam dwa zablokowane sloty jeszcze, nie? No co, weźmy te dwa, nie. I co, dostaniemy kiepską wieżę, tak, z tego. Weźmy na razie to. Muszę użyć białej karty z białą kartą, żeby ją polepszyć, chyba że miałbym taką samą wieżę białą, ale białej raczej nie mam. Znaczy na pewno. Białe karty można tylko w tym ekranie właśnie za tego golda wybierać. Dobra, to tak zrobimy. Bardzo dobrze, przyszedł nam, widzicie, forker. Sobie jeszcze te forkery zaupgrade'ujemy. Teraz będziemy czekać na niebieskiego kolejnego forkera. Po kartę blokujemy. Spoko, widzicie, już do nas nie podchodzą, mamy naprawdę dobry damage, szczególnie... Ale czekajcie, ja jej użyłem dwa razy. Może to się nie kumuluje ze sobą. Cóż, będę musiał użyć jeszcze raz i zobaczyć. To jednorazowo daje nam 50 shielda słabe. Przyda się, wszystko słabe, ale weźmy fioletowe, połączymy dwie fioletowe, to będzie kłopota. No i znowu mamy to. Czekajcie, możemy też zobaczyć. Przejść na itemie. Zrobić, żeby mi się itemy pokrywały. Wiecie, co możemy tu zrobić? Nic nie możemy. Ale zakończę rundę, to zobaczymy, czym... A może jeszcze nie użyłem tej karty? Widzicie, w ogóle nie mają podjazdu do nas, ale może tam ta runda jest taka słaba. Znaczy, no nie mam dwóch takich kart samych, żeby je ciągle ulepszać. Nie jestem w trochę średniej sytuacji, dlatego że te wieżyczki mi... Mam mało kart wież i mam jak je ulepszyć. Ten poziom jeszcze przetrwamy, ale jak długo pogramy, to nie wiem. Okej, zróbmy tak, zobaczcie. Będzie, nie ma. Ale zaryzykujemy. Zrobimy z tych dwóch wież. Nic, dupa. Jemy to po prostu. Jemy tego, chociaż... To nie dało, nie? To się dodało jedno, ale później może zobaczę, czy to mnoży jakoś, bo... Faktycznie może to by było trochę zbyt OP. Później, jeżeli to nic nie daje, to warto się pozbyć tej archi. Spoko. I to. Za każdą różną chyba wieżę dostajemy damage. Tego nie używam, bierzemy. Tam mieliśmy jednego forkera niebieskiego, to będziemy mogli dorzucić. Ja chcę je zablokować na tą grupę. Możemy je użyć w takim razie. Może mi wpadną takie same, żebyśmy mogli je na niebieskie ulepszyć. Dużo kart już mam tutaj. Pamiętam, że właśnie ten poziom z tymi jednostkami jest taki trudnawy. No i przyszły mi i tak inne karty. Wiemy tego.
też taka karta, która zwiększona ma jeden pocisk, więc byśmy mieli jeden widelec więcej, co by było fajne. Ona jest złota dopiero. Ktoś mi tu przychodzi. Z tych robimy jedną. Ten hauli niebieski to chyba wolę. Okej, to chyba też zarzucimy ją od razu i użyjemy czegoś. Będzie ta niebieska. Idziemy w ałę? Może dwie takie same. No i teraz ten Forker przyszedł oczywiście. Zablokujmy go. Mamy prawie półgodzinną tu rozgrywkę. Nie wiem, w którym jesteśmy etapie. Ktoś pamięta katachizm, to może nam powiedzieć, czy to już jest siódmy, czy nie. Wiecie co, musimy zacząć łączyć te karty ze sobą, bo będzie trochę lipa. Mimo, że ta jest dobra, to musimy ją stracić. Oj, zajebiście. Mamy Forkera. I mamy pierwszego złotego Forkera i dalej pojedziemy sobie, tak? Jeszcze tam mam chyba niebieskiego Forkera, więc na razie nie będę go wykorzystywał. Może użyjemy go później jako kolejny. Albo jak Unholy się uda połączyć, to będzie można go wtedy wrzucić. Zobaczymy, tyk, super. No tak speed wydaje mi się, że już jest duży, więc trzymy ten zasięg. Znaczy, no to co tam użyliśmy, to zwiększymy. Ta karta mi chyba przepadła jednak, więc ja ją raz użyłem. Tak, bo ja raz ją po prostu wybrałem i ja myślałem, że już użyłem. O, dobra, spoko. To nam się przyda, bo mamy właśnie tutaj item, który będzie nam na to wpływał i... Research Rate... Jeszcze musi nam do ręki wpaść. Okay, już się zakończyła ta runda. Dobra, to odblokujmy kolejną wieżę. HP nie jest tak istotny w tej grze, bo zazwyczaj jak już jesteśmy na etapie tracenia HP, to już się nie odgrzebiemy z tego. To już jest tak tutaj raczej w jedną stronę w tej giereczce. Jak już dałeś dupy, to już koniec. To już w ciebie wchodzą demony na miękko. Mamy tą rundę teraz, gdzie będziemy Golda dostawać. Możliwe, że to już jest ostatnia, szczerze mówiąc, ale nie jestem pewny. Ostatnia mapa. No i mamy tego Forkera. Czemu nie? No teraz musimy się głównie na tym skupić, bo jest najbliżej. Unholy, ale no... Wydaje mi się, że już powinienem mieć lepszą sytuację z wieżami na tym etapie, ale mamy te karty dobre tutaj, pasywne. Zróbmy tak, tak. Mam też kart mało w zasadzie cały czas. Pasywnie staram się ulepszać. Wszystko słabe. Weźmy niebieskie, to tam mam inną jeszcze chyba słabą niebieską, to sobie je zamienimy na coś. To chciałem użyć. Przyjmę też tego. Żeby to zablokować, to może ją będę mógł ulepszyć na jakiś fiolet. No idzie easy.
Ten Holy Wind jest w zasadzie słaby dosyć. To teraz. Może lepiej tą niebieską było tam użyć, co czeka. Fajne są te sprinty, znaczy nie sprint, tylko sprite'y. Takie dusze. Gramy. Gramy na wieżę. Ale już coraz bliżej podchodzą, nie jest tak, ale no widać też, że tu się więcej u mnie dzieje, ale one też już podchodzą do nas blisko. Dobra, udało nam się. Fioletową wieżę. O, i zajebiście. Mamy wszystkie najważniejsze upgrade'y dla nas chyba. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne. I jesteśmy chyba na ostatniej mapie już. Tak wiem, że ciągle tak mówię, ale mam nadzieję, że to już teraz jest prawda. Wiecie co, bo ja nie wiem co zrobimy tak. Zablokuję tą fioletową. Chcę tych dwóch kart się pozbyć w końcu. Dlatego ta postać jest dobra, bo ta umiejętność, że można blokować te karty, to tylko ta postać ma i to jest naprawdę super. Dzięki temu łatwo się je ulepsza. O, możemy zrobić tak. Tak i dostaniemy coś złotego. O, zajebiście. Wezmę to oczywiście. Fajnie by było to użyć, ale wtedy stracę ten i trochę szkoda może, nie? Więc musimy poczekać, aż przyjdzie mi ten niebieski jeden. Hemoroidy. Przyjmy hemoroidy. Zablokujmy te dwie. Nowe rozdanie będzie w następnej rundzie. Ciągle nam monetki wpadają. Forker. Czy my potrzebujemy? Tak, potrzebujemy na pewno forker. Czy ja mam jeszcze jeden zielony? Na razie to mogę odrzucić. Wydaje mi się, że szkoda tej karty. Dobra, zróbmy tak. Połączmy sobie to. Tak, speed mam i tak duży. Okej, okay, Holy Wind. No i dobra, to będziemy mieli kolejną złotą. Tylko zróbmy tak, tak. Cyk, cyk, cyk. To jest chyba ostatnia mapa, bo też widać, że tu jest tych poziomów mniej. Co? Mogę zróbmy z... Bo ja chyba nie mam drugiego forkera. Spróbujmy zrobić tak. Zaryzykować. No nie pykło. Holy Wind dostaliśmy, no. Nie pykło nam tutaj. No trudno. Mam wrażenie, że już nie ulepszę tych wieżyczek. No możliwe, że to jest ostatni etap, zobaczmy. Po przejściu gry i tak jest jeszcze taki endless mode, aczkolwiek on jest taki bezsensowny, można powiedzieć. A dobra, kupujemy. O, spoko, to dwie wieże, spróbujemy zrobić jedną jakąś dobrą. Jest... Jedna niebieska. Przyda. Się przyda.
Rerole są dosyć drogie. To mi się tutaj nic nie... Możemy lepiej zrobić czasami rerola niż kupować te gówniane karty. Czekajcie, zrobiłem... Co ja zrobiłem? Ja nacisnąłem skip? Ja nacisnąłem skip, słuchajcie? Czy reroll? Czy ja coś zjebałem? Kurde. Zjebałem. Bo jednak teraz jest ostatnia. Mogłem sobie zapisywać. Tutaj użyjemy... Przyblokujemy tą wieżę. Tam widzicie jedną zieloną niebieską wieżę, więc warto by je było ulepszyć. Pieniądzerami to zjebałem teraz. Ten Chris Luck. Dzięki luck, jak będziemy mieli luck lepszy, to będą nam lepsze karty wypadały. Co prawda to już na końcowym etapie trochę jest niepotrzebne, ale no cóż. Zróbmy sobie... O. No i dupa. Teraz tak. I coś trochę. No nie wiem, czy tutaj, czy to mi się opłaca. W zasadzie mam dwie unholy i jeszcze tą jedną złotą. Może zróbmy tak. Dobra, tą tak użyjemy i dwie przyblokujemy. Ja bym przyblokował. Aha. A mi już nie będzie potrzebne, dobra. Co, dupa? No i to, no... Będę musiał stracić 200 HP, żeby to dało nam jakiś efekt, nie? Nie wiem, czy to się przyda. Trochę podchodzą. Ale właśnie nawet, kurczę, nie mam wszystkich fioletowych przynajmniej. Średnio. Gdzie co? Tak, ten lak mi nie jest na razie potrzebny. Słabe, bierzemy to. Weźmy to. Sobie zablokujemy, żyjemy i to zablokujemy. Dobra, chyba nie podchodzą. Jest ok. A, ja tego nie używam, kurczę. Musimy kliknąć prawym myszy, żeby automatycznie się używały. Weźmy to. I zobaczmy, czy mogę, nie, właśnie na inną kartę. Power range, dobra. Bunkera na pewno musimy sobie tu przyblokować. Możemy tak użyć. Blokuję też to. Już coraz więcej bosiczków przychodzi do nas. Grube dusze. Jak w poprzednich rundach grałem, to raczej szybko miałem złote wszystkie wieże, a tutaj raczej te pasywne umiejętności, ale wygląda to dobrze i tak.
A teraz będzie ostatnia runda. Właśnie, no i co mam co zrobić, nie? Spróbujemy zrobić. Chyba z tych dwóch kart nie może wypaść wieża. No nie wiem. O, okej. Okay. No. I dużo nie daje, prawda? Raczej to jest najważniejsze teraz, bo bym się pozbył jednego miejsca. Więc to tak. Nic specjalnego. Zobaczmy, czy ciężki będzie. No ale dobrze, że coś ulepszyłem, bo... Och, się trochę przybliżają chyba. Ale mam już duży też zapas tarczy mimo wszystko. Dobra, easy. Chcemy wziąć... O. No to i tak nie użyję, więc ta regeneracja HP, ale no właśnie raczej... A, i widzicie, i udało nam się przejść grę. Czyli ostatnia mapa to jest Treachery. Chyba, że one się losowo jakoś pojawiają, nie jestem pewny. I możemy sobie teraz skończyć rundę albo przejść na Endless Mode. Przy czym Endless Mode nic nam nie daje. Nie zarobimy więcej, nie będziemy mieli więcej nagród. Po prostu możemy sobie zdobyć jakieś achievementy na Steamie. To niestety, czego też brakuje, co by było fajnie zobaczyć, to jakiś ranking, bo zbieramy takie punkty, a nie ma rankingu, nie? A i widzicie, jak zajebiście. Przedmiot. I teraz po prostu, ja już powiem wam szczerze, że w jednej rundzie miałem... no chyba, nie wiem, z półtorej godziny na tym Endless Mode sobie po prostu coś oglądałem, nie? I tylko klikałem, wybierz kartę i end turn. Także słuchajcie, tak to wygląda. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał, dajcie znać, co sądzicie o tej gierce. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale. Pozdrawiam was i cześć!